jakie piękne przyjęcie. Od szczęścia par wielka sala aż lśni i blaskiem mienią się świece. Na twoje przepraszam, czekam do dziś. Czy przyznasz choć raz, że jest ci żal? Jaki piękny dziś wieczór. Lecz powiedz mi, jak możesz nagle nic nie czuć? Tak ci łatwo nie cierpieć, tak łatwo zapomnieć. Czemu? Nie lepiej nie mów. Szampan ma dziś gorzki smak. Czy to była tylko gra? Wciąż widzę twoją twarz, choć wydajesz się być blisko. Ocean dzieli dziś nas. Jakie marne przyjęcie, nieszczera wesołość, fałszywe zachwyty i ten sztuczny śmiech. Choć każdy ma wybór, dajemy losowi się nieść, bojąc się wybrać źle. I widzę, jak tańczy, czy coś dla niej znaczę, czy mogło być inaczej. Tylko ją widzę w tłumie, gdy zbliża się, słyszę jej śmiech. Jak może się tak śmiać, gdy szampan ma dziś gorzki smak? Czy to była tylko gra? Wciąż widzę twoją twarz, choć wydajesz się być blisko. Ocean dzieli dziś nas. Zatańczyć chodźmy w deszczu razem znów. Lecz wiem, że się nie uda nam, gdy oczekujesz, że się zmienić mam. I szampan ma znów gorzki smak. Zdajesz się być blisko. Ocean dzieli dziś nas. Wszystko dzieli dziś nas. Szampan zawsze już będzie miał ten gorzki smak. Jak zapomnieć ciebie mam? To była tylko gra, choć wydaje się być blisko. Ocean dzieli dziś nas. Cześć wszystkim, z tej strony Bartek Kozielski, reżyser studia Acanthus. To był utwór Ocean dzieli dziś nas, czyli Ocean Away z musicalu Bridgerton, nieoficjalnego musicalu w wykonaniu Sebastiana Machalskiego i Oli Skrzyniarz. A dlaczego nieoficjalnego musicalu? Ponieważ powstał on na motywach serialu dosyć mocno już znanego i rozpoznawalnego Bridgerton. Bridgerton stworzony przez Netflixa podbił serca wielu widzów. No i właśnie dwie twórczynie, kompozytorki, Emily Bear i Abigail Barlow, zadały sobie pytanie, co by było, gdyby Bridgerton był musicalem. I stworzyły piosenkę, właśnie tę piosenkę, którą mogliście przed chwilą usłyszeć, czyli Ocean Away. Stworzyły ją i zaprezentowały światu na TikToku. Bardzo publiczności spodobała się ta koncepcja, dlatego potem pojawiły się kolejne i kolejne piosenki, aż w końcu wydały całą płytę z tymi utworami i co więcej otrzymały nagrodę Grammy. Słuchajcie, nagrodę Grammy za ten właśnie album, nieoficjalny musical Bridgerton. Później okazało się, że trochę nie do końca było to dogadane z Netflixem, więc były tam trochę pewne potyczki sądowe. Nie do końca było wiadomo, czy one mają na to zgodę, czy nie mają, dlatego my też wstrzymywaliśmy się długo z publikacją tego utworu, ale w końcu okazało się, że się dogadali. Pozew, który otrzymały, został wycofany. Album dalej wisi, także można słuchać tych utworów i się nimi cieszyć. Zresztą Emily Berry, jedna
jedna z dwóch twórczyń właśnie tego musicalu, teraz współpracuje z Netflixem, skomponowała muzykę do jednego z ich filmów, także wydaje mi się, że wszystko tam jest ok już między nimi. Na razie żadne dalsze losy nie są znane tego musicalu, no ale stwierdziliśmy, że to jest coś idealnego, co moglibyśmy wam zaprezentować w tej polskiej wersji. Tak właśnie powstało Ocean dzieli dziś nas, czyli musical po raz pierwszy, który nie był wystawiony nigdy na scenie, istnieje tylko w przestrzeni internetowej. Tłumaczenie standardowo przygotowała Dorota Kozielska, nasz akantusowy tłumacz. Podkład stworzył Nico Gaj, z którym regularnie współpracujemy przy różnych innych produkcjach. Reżyserią muzyczną zajęła się Kasia Kessling, a miksem, masteringiem i także realizacją audio Artur Siejka. To by było na tyle. Już za dwa tygodnie nowe wideo w studiu Akantus, jak w co drugą środę. W zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu była przerwa, ponieważ rzuciliśmy dwie piosenki na raz w jedną środę, ale teraz znowu będzie co dwa tygodnie, aż dojdziemy do musicalu, który znowu zaprezentujemy dwie piosenki naraz. Także znowu będzie tak, że będą dwie piosenki naraz rzucone, ale jeszcze nie teraz. Za dwa tygodnie normalnie się widzimy. I najważniejsze, całe dzisiejsze wideo oraz wszystkie inne na naszym kanale zostało w całości sfinansowane z wpłat naszych patronów. Dziękujemy patroni, że jesteście z nami. Dzięki wam możemy tworzyć. Naprawdę niesamowite jest to, że niezmiennie z nami jesteście już przez tyle lat, bo tyle lat minęło, odkąd założyliśmy nasz profil. Dziękuję bardzo, że jesteście. Widzimy się za dwa tygodnie. Dziękujemy i do zobaczenia. Powiedz jej, co stworzyć chcesz. Układam pewną pieśń. Niedokończona jest. Gdy ją zaśpiewam, wiosna wróci. Przyjdzie jeszcze raz.